Doktor Sebastian Duda, teolog, publicysta kwartalnika Więź. I porozmawiamy o tym, no nie jakie są media, ale na pewno co media w ostatnim czasie pokazały. Panie doktorze, do tej pory pojawiały się pytania, czy Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii w Kościele, ale dziś chyba pytanie jest inne. Ile Karol Wojtyła zrobił z tą wiedzą, którą miał? A wiele za sprawą reportażu Marcina Gutowskiego w TVN, który wczoraj miał swoją premierę. No i jak by pan odpowiedział, panie doktorze, na to pytanie? Ile Karol Wojtyła wiedział? Bo zdaje się, że wiedział całkiem sporo. Wiedział całkiem dużo jako biskup krakowski, jako metropolita miasta, dlatego że widać wyraźnie, że reagował na poczynania księży pedofilów w swojej archidiecezji. I to do tego już nie mam wątpliwości. To jest duży szok. W związku z tym nie możemy tłumaczyć papieża, późniejszego papieża Jana Pawła II, nie wiedzą. Czy mnie słychać? Bo tak, jak najbardziej, panie doktorze. Pana cały czas słyszymy. Teraz słychać. Pana również widzimy. Proszę spokojnie mówić. Znaczy, Karol Wojtyła wiedział i pan powiedział, że widzieliśmy działania, no, ale właśnie pojawiają się pytania, jakie to były działania i czy to były działania, które służyły do tego, żeby wśród duchownych nie było takich przypadków, czy to były działania, które służyły temu, żeby ich przesunąć w inne miejsce, żeby nie sprawiali problemów. To były typowe działania systemu kościelnego, tak, które znamy doskonale. To było tuszowanie po prostu tego, co było przestępstwem generalnie. W ramach procedur oczywiście wtedy istniejących, ale z punktu widzenia Ewangelii to się wydaje nie do usprawiedliwienia. Dlatego no, księża byli po prostu przesuwani z parafii na parafię według schematu znanego nam doskonale po ujawnieniu wielu afer pedofilskich w Kościele, tak zwanych afer pedofilskich, chociaż to są afery dotyczące wykorzystania seksualnego. Na całym świecie, nie tylko w Polsce, okazuje się, że Karol Wojtyła nie różnił się w tym przypadku od wielu innych biskupów, których skądinąd słusznie bardzo negatywnie teraz oceniamy i których działania potępiamy. Po prostu działał według schematu wpisanego w ten system. I pytanie, które się pojawia w związku z tym, jest pytaniem o po prostu perwersję tego systemu wewnętrzną, perwersję systemu kościelnego, która w imię ochrony sakralności, świętości domniemywanej księży kazała być nieczułym biskupom, także Karolowi Wojtyle, na los skrzywdzonych przez księży ofiar. To ja tylko dodam, panie doktorze, że za sprawą reportażu Marcina Gutowskiego dowiadujemy się o trzech historiach, trzech księży i ofiar. Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Lorenza. Wszyscy trzej podlegali właśnie Karolowi Wojtyle. Ja tylko dodam, że Surgent i Lorenz byli skazani prawomocnymi wyrokami, ale nie wypadli wcale z duchowieństwa. I to, jak rozumiem, jest najbardziej skandaliczne w tej historii. Byli skazani, ale wracali. Tak, przesuwano ich, tak. Przesuwano ich właśnie z miejsca na miejsce. W przypadku Surgenta do różnych innych diecezji. Tak jakby po prostu no, wyrzucano taki gorący kartofel, którego się nie dało obronić w Krakowie dalej. No ale i Saduj został skierowany przez Wojtyłę do Wiednia. Lorenz też był w pewien sposób chroniony po tym wyroku, który dostał za czasów komunistycznych. Nie, to jest nie do obrony. To jest po prostu nie do obrony z punktu widzenia Ewangelii. My możemy badać uwarunkowania historyczne, okoliczności historyczne, inną świadomość dotyczącą problemu, inną świadomość także karną odnośnie pedofilii, odnośnie wykorzystywania nieletnich, seksualnego nieletnich. Ale podstawowa jakby tu kwestia dotyczy tego, czy to było postępowanie chrześcijańskie i odpowiedź jest oczywista. To nie było postępowanie chrześcijańskie. I panie doktorze, a skoro nie było to postępowanie to chrześcijańskie. I panie doktorze, możemy mówić, że mit wielkiego papieża, doskonałego papieża, jednak powoli upada, że nie można mówić o tym pontyfikacie bez tych spraw.
O tym pontyfikacie na pewno już nie będzie można mówić bez tych spraw. Jan Paweł II ma swoją wielkość historyczną. Jest często spotykana sprawa także, że niektóre postaci historyczne, ważne w historii, ważne w dziejach, które dokonały wielu istotnych rzeczy, w innych sprawach, które nie były tak istotne historycznie, dla oceny ich wielkości, okazywały się bardzo małe i bardzo jakby bezduszne. Tutaj oczywiście ten kontrast jest bardzo silny, dlatego że po pierwsze my mamy bardzo specyficzne wyobrażenia Jana Pawła II, po drugie został kanonizowany w Kościele jako święty. W związku z tym bardzo trudno nam przyjąć po prostu to, że z jednej strony głosił wielkie, bardzo piękne prawdy o godności osoby ludzkiej, a z drugiej strony okazywało się, że w konkretnym przypadku istotne dla niego niż sakralizacja urzędu kapłańskiego wpisana w system kościelny, którego bronił jako świętego wizerunku przede wszystkim. Ale to no właśnie, panie doktorze, bo chciałbym, żeby pan to wyjaśnił, bo pojawiały się takie wyjaśnienia, że chronił instytucje. Tylko co to właściwie znaczy, że tak, chronił instytucje? Chronił instytucje, bo chronił urząd kapłana. Uważał, że było to przeświadczenie, że kapłan nie jest chwilą święceń, staje się elementem, częścią świętego systemu, wybraną w pewien sposób, że po prostu przynależy mu się inne traktowanie, jako grzesznikowi także, niż ludziom, którzy funkcjonują jakby poza systemem kapłańskim, poza systemem klerykalnym. I nawet no, ostatecznością było to, że oczywiście przestępstwo powinno być ukarane, jeżeli władze to musiał się na to godzić, ale już jeśli chodzi o procedury kościelne, były one wyjątkowo łagodne, tak się przynajmniej wydaje w odniesieniu do tych osób, do tych księży, którzy się dopuszczali okropnych czynów względem dzieci. I tutaj Wojtyła bardziej bronił ich zależności systemowej, świętości kapłana, mówię o tym w cudzysłowie, o tej świętości, niż pokrzywdzonych przez księży dzieci. I nie ma pan, panie doktorze, wątpliwości, że to jest wielka skaza i na historii Karola Wojtyły, i na pontyfikacie Jana Pawła II. Jest to wielka skaza i jest to rzecz podstawowa do przemyślenia w Kościele, już na poziomie nie nawet osoby Jana Pawła II, chociaż ona jest emblematyczna, ale na poziomie tego, jak pokazuje, że ten system prowadzi do nieewangelicznego postępowania. Oczywiście trzeba to dobrze zbadać i badać te okoliczności, ale no pewne rzeczy wydają się oczywiste. To, co zrobił Karol Wojtyła z tymi trzema księżmi jako metropolita krakowski, było postępowaniem nieewangelicznym względem ofiar. I wszelkie zamazywanie tego prostego faktu jest niewłaściwe. A skoro to było nieewangeliczne postępowanie oparte na przywiązanie Karola Wojtyły do systemu kościelnego, pytanie jest o sam ten system, o samą jego naturę. Jak pan mnie pyta o skazę, tak, w tym systemie jest skaza, w tym systemie jest perwersja. Trzeba ją odsłonić i zdekonstruować jako coś nieewangelicznego. Czy Kościół jest do tego zdolny? Bardzo, ale trzeba na to wskazywać. Znaczy pewnych rzeczy się już ukryć nie da i trzeba się po prostu z nimi mierzyć. Reakcja może być taka, że są to niewłaściwe oskarżenia adresowane do osoby wielkiego świętego, ale to jest po prostu wypieranie prawdy, która jest trudna, ale bez której nie nastąpi oczyszczenie, nie nastąpi uzdrowienie tej sytuacji i nie gali w tym kościele. Panie dlatego doktorze, to jest taki szok i dlatego to jest w jakiś sposób punkt zwrotny, to czego się dowiedzieć. Panie doktorze, jest jeszcze jeden wątek tej historii opowiedziany w reportażu, to znaczy wątek kardynała Adama Sapiehy, no, jednego z symboli polskiego kościoła, któremu wskazywane są, chyba tak powiem, dwuznaczne upodobania seksualne, choć tu trzeba dołożyć pewną informację, że są to informacje z teczki księdza, który współpracował z
komunistycznymi władzami. Ta teczka jest w Instytucie Pamięci Narodowej, no ale tam są pewne informacje na temat kardynała Adama Sapiehy. Wydaje się, że to kolejny symbol, który też z dużą skazą, nie wiem czy symbol, który upadł, ale na pewno symbol z dużą skazą. Tak, no, to wskazuje na to, że postaci, wielkie postaci polskiego kościoła, Sapieha, no i to na to w jakiś sposób, to wskazuje, że no, dopuszczać się mogli różnych postępków niegodnych. Tutaj mamy nie tylko jedną relację, o której pan redaktor powiedział, ale mamy także relację już drugiego księdza, także znalezioną w IPN-ie i ten ksiądz się wydaje wiarygodniejszy mimo wszystko niż relacja rzeczywiście tę, którą, którą przytoczył w swojej książce Ecke Overbeck. Ale to jest do zbadania jakby przez historyków i oni mają pewną dobrze wypracowaną metodologię postępowania w takich sytuacjach. Informacji wskazuje także na to, jak bardzo historia Polski jest związana z Kościołem katolickim, z wielkimi jego postaciami. I w związku z tym, jeżeli się odsłania niewygodna prawda o takich postaciach, odsłania się też w jakiś sposób niewygodna prawda o tym związku Kościoła z naszą tożsamością polską. I czy rzeczywiście możemy idealizować, dokonywać takiej współidealizacji jednego przez drugie w tym momencie. Co mam na myśli? To znaczy, czy możemy tłumaczyć wzniośle naszą polską tożsamość przez to, że była ona rzeczywiście integralnie związana z katolicyzmem? Z katolicyzmem, który wpisane są także pewne perwersyjne schematy, o których wcześniej tutaj mówiliśmy. I to jest rzecz, która jest do przepracowania na bardziej ogólnym, społecznym planie. I myślę, że to się już dzieje, dlatego że Kościół jest w olbrzymim kryzysie na świecie, ale w Polsce także. I łączenie bezproblemowe, dłużej tożsamości polskiej z katolicyzmem nie będzie już ani łatwe, ani chyba do przeprowadzenia tak jak do tej pory, nawet u tych, którzy byli na to, że no, ta tożsamość polska będzie musiała także brać pod uwagę związki z Kościołem, który do końca nie wydaje się święty. I tu musimy postawić kropkę. Doktor Sebastian Duda, panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzymy i do zobaczenia, do usłyszenia.